Serdecznie witam. Ponownie spotykamy się z Aleksandrem Hareckim, który prowadzi Europejską Akademię Medycyny Ludowej. I dzisiaj porozmawiamy na tematy związane z tym, jak sobie samemu radzić przy różnych dolegliwościach. Witam. Witam. Proszę powiedzieć, czy na przykład, jeżeli kogoś boli gardło, czy to zawsze chodzi o gardło, czy bywa tak, że dolegliwość jest zupełnie gdzieś indziej? Człowiek nawet kiedy śpi, może nachylać się i kręgi przeskakują, co to może, możecie zobaczyć. To, co tu, jeżeli widoczne, to kręgi mają taki kształt, że może kręg zachodzić za kręg. Ale to po obiedy. Bo tu widoczne, że idzie w tej sytuacji to czerwona żyła. Na przeziębienie jest bardzo dobra żyła, nazywa się w Polsce jest kulcze żyła albo glistnik. Czasami piszą o nim, że to jest trująca i rzadko kto używa, bo boją się na samej sprawie. Ja radził wiele ludziom, znam, które używają codziennie i w ciągu wielu lat żyją bardzo dobrze i czują się dobrze. Z gorączką 40 stopni dziecko 9 miesięcy dał zimnej wody i stan zapalny, faktycznie stwierdzone zapalenie płuc, wyleczył w pół godziny. Pół godziny. Czyli co, dziecko do zimnej wody? Nie, matka rozebralась i dziecko rozebralись, ja wiedzierkiem dał na im mocnej zimnej wody i aż tam wstrzymał się oddech i później uruchomił się organizm. Tak samo jeszcze działa jedna rzecz, organizm nie walczy z tego powodu, że on nie widzi problemy. Kiedy dajesz zimną wodę, organizm, jak i komputer, ponownie włączается.